to, co prezentujecie, to do tej pory jest to kompromitacja. Kompromitujecie siebie, bo jak wrócicie do klubu, tam, gdzie gracie nowoczesny futbol, to z was będą się śmieli koledzy z drużyny i trenerzy, którzy powiedzą, co wy gracie? Futbol z XIX wieku. Pan mówi, że i pan Jan też, że te karne to są zazwyczaj źle strzelone, a nie obronione, no, ale jak się patrzyło na ten rzut karny, no trzeba to powiedzieć, szczena że, opada. Trzeba powiedzieć, że no nie, szczena akurat nie opada. Moja szczena to, opada. Ale bo Wojtek ma ksywkę szczena, więc no on, tak. Jak widać, cały czas w wysokim locie. No trzeba przyznać, że akurat Messi wczoraj całkiem mocno i dosyć blisko słupka uderzył. Na szczęście na takiej wysokości, która jest dosyć wygodna dla bramkarza, no ale jeszcze bramkarz musi się znaleźć gdzieś na trasie stycznej z piłką i Wojtkowi to się znakomicie udało. Ale też przyznać trzeba, że nie tylko przy karnych na razie się naprawdę znakomicie sprawia. Po prostu zagrał trzeci znakomity mecz na tym mundialu. I coraz częściej odnoszę wrażenie, że gdyby tak zestawić grę Wojtka z grą reszty drużyny, to tak jakby trzej tenorzy wyszli na scenę z zespołem ich troje. No, lekki dysonansik. No to prawda, tak nie do końca to grało nam wczoraj na stadionie 974. Panie Janku, ile razy pan oglądał jeszcze powtórkę tego rzutu karnego? No z pewnością także zachwyty są w Łodzi. Jak się patrzy na to, co wyczynił bramce Wojtek. Prawda jest taka, trzeba to powiedzieć. Przypomnę tylko, przed meczem selekcjoner, zawodnicy zapewniali, gramy ofensywny futbol, siądziemy na nich i będziemy nich atakować. Okazało się, że oni 13 razy strzelili w naszą bramkę, my ani razu. Czyli jak ja bym stał w bramce Argentyny, też byłoby 2-0. Sprawa następna. Muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością za słowo. W trzech meczach dotychczas rozegranych nasi reprezentanci tworzyli taką drużynę. Wojtek Szczęsny i 10 koszulek przebywających na boisku. To nie, taka niestety jest prawda. Trzecia sprawa. Gdyby Wojtek nie obronił tych karnych, to już dzisiaj byliby w samolocie, moi młodsi koledzy. I czwarta sprawa. Życzę Wojtkowi, żeby w meczu z Francją był kolejny rzut karny, który on obronił. Mbappé strzela w prawą stronę, mam nadzieję, że mnie posłucha. I będzie to pierwszy bramkarz na świecie, który podczas mundialu obronił 3 rzuty karne. Tego mu życzę z całego serca, bo na to zasłużył. Ja mam, jeszcze raz podkreślam, satysfakcję. Od 10 lat walczyłem z tymi pseudodziennikarzami, z tymi pseudoekspertami, że Wojtek jest numerem 1. Jak go traktowali, to po prostu no, podzielili Polskę na pół. Okazało się, że Wojtek nas ratuje. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Wojtka. Jeśli potem będziemy mówili na temat gry, to mam też parę takich uwag. Dosyć, no, jak to się mówi, to co ja widzę i czuję, a nie to, co oni by chcieli usłyszeć. Natomiast jak po meczu usłyszałem z ust kapitana, cieszmy się, bo żeśmy zrobili coś nieprawdopodobnego, selekcjonera, cieszmy się, bo to jest coś wspaniałego, to ja im tylko przypomnę, panowie, wy coś mówicie jakieś 36 lat. A ja wam przypomnę, że polska reprezentacja zdobyła 2 medale na Mistrzostwach Świata, 2 brązowe medale, kilka medali na Igrzyskach Olimpijskich i wy to traktujecie jako to już było przed wojną. Rzeczywiście, to już było przed wojną, ale to, co prezentujecie, to do tej pory jest to kompromitacja. Kompromitujecie siebie, bo jak wrócicie do klubu, tam, gdzie gracie nowoczesny futbol, to z was będą się śmieli koledzy z drużyny i trenerzy, którzy powiedzą, co wy gracie? Futbol z XIX wieku. I to jest wszystko na dzień dobry. Mam nadzieję, i to jest graniczy z pewnością,
że zdajecie sobie z tego sprawę i z Francją musicie, powtarzam, musicie się zrehabilitować, bo nie ma ludzi niepokonanych. I tutaj trzeba będzie grać nawet na remis, nawet na 0-0, nawet na dogrywkę, bo potem mamy wspaniałego Wojtka i jestem przekonany, że na karny wygramy. Panie Macieju, z czatu jest komentarz ma chłop rację. O panu Janku rozumiem, że to jest taki krótki komentarz. To prawda, chłop przez samo H to niedobrze napisane, ale rozumiemy. O tyle Janek nie ma racji, że życzył Wojtkowi trzeciego karnego w meczu z Francją. Po pierwsze, gdzieś tam limit szczęścia pewnie każdy ma. Ja nie życzę, żeby był przeciwko nam karny w meczu z Francją. Oczywiście, gdyby była pewność, że Wojtek obroni, no to jasne. Tyle tylko, że to nie jest turniej, w którym należy bić jakieś rekordy, czy ustanawiać jakieś nowe pułapy, nowe limity. W piłkę się gra na bramki, a nie na liczbę obronionych strzałów. I jakkolwiek Wojtkowi niezwykle gratuluję i oczywiście dostaję całe mnóstwo SMS-ów, telefonów z pochwałami i z peanami dziękczynnymi na temat Wojtka, no to mamy świadomość. Przegraliśmy wczoraj 2-0, najniższy wymiar kary. Ale to, co najbardziej martwi, to nie porażka, bo tego można było się spodziewać. Natomiast no, wstydliwe jest to, że my nie próbujemy w żaden sposób grać w piłkę, nie kreujemy zupełnie nic. Czytałem taką rozmowę z byłym reprezentantem, byłym kapitanem naszej drużyny narodowej, Jackiem Bąkiem, niegdyś świetnym obrońcą, który powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że z Francją można przegrać i 3-0, i 4-0, i 7-2, ale fajnie by było, gdyby nasza drużyna, nawet jeśli przegra wysoko i odpadnie z mundialu w niedzielę, to żeby wreszcie zaczęła grać w piłkę, bo na razie trudno to nazwać grą. No, ja przyznaję, że wczorajszy mecz oglądałem no, zbrzydzony, znieświeżony, zawiedziony, rozczarowany i w pewnym momencie znalazłem taką naprawdę złotą formułę dla siebie, żeby trochę wrócić do pionu i gdzieś 30 minut przed końcem meczu postanowiłem to oglądać jak kabaret Monty Pythona, zwłaszcza sketch Ministerstwo Głupich Kroków i od razu zrobiło mi się raźniej. Panie Macieju, mówi pan o tym właśnie, że no, nasza reprezentacja niestety zbyt dużo w dział kreacji nie robiła. My mamy taką małą mapkę tego, co reprezentanci Polski próbowali wczoraj w meczu z Argentyną. No to jest niestety bardzo przykra grafika. Dwie nasze takie szanse, w których próbowaliśmy coś wykreować. Ta kreska, która budzi nasze nadzieje, to jest chyba dośrodkowanie z rzutu wolnego na główkę Kamila Glika. To była taka odpowiedź Polaków po tym pierwszym straconym golu. Zdaję sobie sprawę z tego, że u wielu ludzi kreska budzi nadzieję, ale akurat nie u mnie. No, to są takie... Znaczy, zależy o jakich, to właśnie, zależy o jakich kreskach mówimy. No. Ale no, te, które myśmy zobaczyli, no to są jednak takie smutne wykresy. Panie Janie, czy pan uważa, czy pan w ogóle widział tą grafikę i czy ona wzbudza w panu jeszcze większą złość? Bo pan jest po prostu, wiem, że bardzo zły wczoraj i pana trzyma. Nie, żadnej złości nie wzbudza. Po prostu, jeśli mówimy coś i ta kreska wskazuje o jakimś stylu gry, to tego stylu gry w ogóle nie ma. Poza tym dla mnie zmiany przeprowadzone podczas tego meczu no, były trochę dziwne, bo jeśli wpuszcza się zawodnika Legii Warszawa, Jędrzejczyka, wtedy kiedy my mamy te kartki, bo tam jak był remis, to tam te kartki i ten, no to dla mnie jest niezrozumiałe z dwóch powodów. Po pierwsze, posłuchajcie państwo, wychodzimy na Meksyk w podstawowym składzie, czyli w tym składzie, który ma grać i na nam zdobyć półfinał Mistrzostw Świata. W tym składzie wychodzi niejaki Nikola Zalewski, który jest rewelacją w Romie, który jest rewelacją w reprezentacji Polski i pierwsza połowa, tak jak zresztą wszyscy, bo on grał w pomocy, ale grał na prawej czy na lewej obronie, tam tak się musiał cofać, zostaje zmieniony. Dobra, nie gra w drugim meczu i w trzecim meczu,
kiedy łapie kontuzję Bereszyński, podobno grał wszystkie mecze z kontuzją, nie wiedzieliśmy o tym, ale to tajemnica jest, wchodzi na boisko, no Jędrzejczyk, który został z kapelusza wyciągnięty. Proszę się zapytać, niech się Przemek zapyta Nikolę Zaleskiego, jeśli tam gdzieś go spotka, jak on się w tym momencie czuł. Zawodnik z podstawowego składu nie wchodzi za rezerwowego lewego obrońcę, tylko wchodzi uniwersalny zawodnik i trener mówi, no proszę, jak on się przydał. Przydał się, tak, tylko że 13 strzałów z tego Wojtek mógł puścić z 8. 13 celnych. To były strzały z najbliższych. 13 celnych. No mówię 13 celnych, bo tam 24 chyba do 3 czy do 4. Ale 13 celnych z tego 8 było, jak to się mówi, 8 stów było. No i no o czym my rozmawiamy? Po prostu była to żenada.